Ludzie różnych zawodów, których łączy pasja do malowania, tworzyli przez 9 dni we Włyniu w gminie Warta na plenerze malarskim zatytułowanym Jeziorsko – Zacumuj na dłużej – Woda, natura, kultura. 22 ludzi różnych zawodów. Leśnik, nauczyciel, księgowa, lekarz, przedsiębiorca. Emeryci i jeszcze czynni zawodowo plastycy amatorzy z Łodzi, Sieradza i Warty korzystali z uroków tej gminy i z dworku za lasem we Włyniu, gdzie mieszkali. Podczas wycieczek oglądali ciekawe miejsca, a potem przenosili swoje doznania na płótno. Od kilku lat jestem emerytką. Pracowałam naukowo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. I od kilku lat realizuję się malując i nie tylko. Interesuje mnie również ceramika artystyczna. Należę do Związku Ceramików Polskich, ale również do Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Malujących. W związku z tym mam podwójną przyjemność realizowania się artystycznego, ponieważ mogę malować i tworzyć piękne rzeźby ceramiczne. Jerzy Nowak, emerytowany nauczyciel z Sieradza, zaczął malować dzięki zajęciom na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tworzyła się sekcja plastyki, malarstwa i zostałem namówiony do uczestnictwa. Najpierw rysunek ołówkiem, a potem stopniowo wchodzenie w kolor. Nie, to są dopiero początki, ale myślę, że jeszcze jakiś któryś rok spowoduje, że efekty będą lepsze. Dla Artura Musiała, leśnika szkółkarza z Nadleśnictwa w Złoczewie, który od kilku lat fotografuje i maluje, działania artystyczne to swego rodzaju terapia. Daje takie uspokojenie. Nie trzeba po psychologach chodzić. No, odnajduję jakby swoje drugie ja. I wtedy się wyciszam i mogę dalej pracować. Chociaż las daje wyciszenie, jednak tutaj działanie twórcze jest innego rodzaju wyciszeniem. Malowanie to dla tych ludzi pasja. Opiekun sieradzkiej grupy plenerowiczów, artysta plastyk Zbigniew Gawrych, podkreśla, że niektórzy z nich prezentują wysoki poziom twórczy. Jestem zaskoczony też poziomem prac koleżanek z Łodzi, z którymi spotykam się po raz pierwszy. Trzy osoby z tego zestawu są naprawdę reprezentują poziom profesjonalny. To jest zawodowe malarstwo właściwie, a przy czym nawet to nie jest istotne, bo posiadanie dyplomu wyższej uczelni jeszcze absolutnie nie powoduje, że jest się dobrym malarzem. To się nie przekłada. Natomiast mówiąc o swoich wychowankach, oni dopiero zaczynają, oni dopiero rok malują. I to są najprzeróżniejsze zawody. Mamy księgową, mamy lekarzy, mamy biznesmenów, mamy ludzi niezwiązanych zupełnie z plastyką, którzy dopiero zaczynają gdzieś tam z plastyką mieć leśnika. Z plastyką mają cokolwiek wspólnego i postępy są niewiarygodne. Plener malarski we Włyniu miał też inne ważne znaczenie. Spotkanie ma charakter pikniku, ale ma też, mam nadzieję, ogromny walor promocyjny, bo nie ukrywam, że chcemy przy okazji tego spotkania z artystami wykorzystać tę okazję do tego, żeby promować to, co gmina i miasto Warta ma najpiękniejsze. Nazwa tego naszego spotkania malarskiego to Jeziorsko Zacumuj na dłużej, woda, kultura, natura. Jest to tytuł marki, jaką gmina i miasto Warta od kilku lat próbuje promować w regionie, ale też i w Polsce. Plener malarski we Włyniu zorganizowało Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi we współpracy z gminą i miastem Warta, Warckim Centrum Kultury i Muzeum Miasta i Rzeki Warty, gdzie za kilka tygodni zobaczyć będzie można wystawę poplenerową.